Siema, do dobry, to jest 49. odcinek serii Minecraft Hardcore na moim kanale i w dzisiejszym filmie zrobimy sobie automatyczną farmę sadzonek w Minecraft, więc już nie przedłużam i lecimy z filmem. Dobra, na samym starcie będzie trzeba ogarnąć przedmioty, które będą nam potrzebne do tej mini farmy, więc widzimy się za moment, jak będę już budował tą farmę. Więc dobra widzowie, jesteśmy już po przerwie i można zacząć budowę naszej farmy. Na początku oczywiście trzeba zacząć od wylania wody, zasadzenia roślinek oraz od postawienia w tym miejscu dispensera, gdzie od tu i trzeciego tu. Jeśli się to zrobi, teraz trzeba postawić obserwer. O, w taki sposób. Następnie wziąć redstone. I również bloki redstone'owe. Znaczy bloki redstone'owe, co ja gadam. Blokami to po prostu tak połączyć. Z tyłu tu jeden redstone. Drugi redstone. Tutaj trzeba połączyć. O. Tak. Teraz z przodu trzeba postawić pistona. Następnie dźwignię. Jedną postawić tu. I chyba tyle. Okej, okay, teraz działa. Ten cały mechanizm. Więc dobra. Ogólnie ta budowa jest krótka i łatwa. Więc to już nam jest zbędne, to. Więc w zasadzie trzeba tylko wypełnić to teraz bone mealem. Więc sobie dajmy jeden tu, jeden tu, jeden tu. Oraz jeszcze z tej farmy można wziąć bone meal. Okej. Okej, okay, następnie jeśli się wypełni to bone mealem, to teraz trzeba jeszcze postawić tu schodek, jak dobrze wiem. Po wypełnieniu bone mealem wolę się upewnić. Oczywiście do tej farmy, główny jakby film do tej farmy będzie też w link w opisie. Bo robię oczywiście to z YouTube'a. Okej. Okay. I dajemy tu. I teraz można po prostu tu dawać nasiona. Zaraz to wypróbujemy, jak to zadziała, tylko wziąć tutaj na pasek sobie te rzeczy przydatniejsze. Okej. I weźmy coś, co nam się na przykład może przydać, typu... Nie, marchewki. Okej. O, i oczywiście farma działa w taki sposób. Już mamy tyle marchewek. To jest mega dobrym rozwiązaniem. A bone meal nie schodzi jakoś szybko. Więc ogólnie farma jest fajna. Ten odcinek będzie też krótszy, ale wypróbujemy też z innymi rzeczami. Weźmy sobie jeszcze ziemniaka, buraka. A nie, buraka nie, buraka to tu. O, weźmy jeszcze takie rzeczy do zasadzenia oczywiście. Dobra. Zobaczmy teraz jeszcze z ziemniakami, jak to działa. To działa wiadomo tak samo, więc fajnie. Oraz oczywiście można sprawić jeszcze z pszenicą, która będzie działać tak samo. O. To wiadomo, że pszenica leci w pojedynczych ilościach. Okej. Okay. No i jeszcze burak. Tak samo działa. Po prostu w skrócie. Dobrze i idealnie, więc... Świetnie. Dobra.
ile Bonmila zużyliśmy? No właśnie, to jest jedyny problem, że Bonmila schodzi na to odgrom, bo już nie mamy praktycznie Bonmila tego całego, co tu był. To jest ogromny minus, ale patrząc na to, ile Bonmila zużyliśmy i ile mamy tych różnych rzeczy ciekawych, było warto. Ogólnie farmy bym ocenił tak na 9,5 na 10, jest mega dobrą farmą. Na początku spoko farma, minus można powiedzieć, że jest automatyczna. Można by było przerobić ją, żeby postawić tam skrzynkę i hopery, to wtedy w ogóle by do ekwipunku nie wrzucało się tylko do skrzynki. Ogólnie fajna farma, tylko sobie jeszcze odłóżmy te itemy niepotrzebne. Tu jeszcze to. No i dobra. Dzisiaj taki luźniejszy będzie film, trochę krótszy. I tak naprawdę to by było chyba na tyle w tym filmie. Oczywiście zostawcie suba. Kto jeszcze tego nie zrobił, polecam. Bo lecimy 1000 subów do końca roku, fajnie by było wbić. Jest to możliwe, nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. Oczywiście jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie również łapkę w górę. Oraz możecie też napisać komentarz, jaką farmę mógłbym zrobić w następnym filmie. No i dobra widzowie, to było na tyle w tym filmie. Siema.